Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie z okazji zaćmienia Słońca 30 kwietnia 2022 roku. Dla każdego znaku zodiaku sprawdzimy, co może się wydarzyć w tym czasie, kochani. 30 kwietnia nastąpi częściowe zaćmienie Słońca i zaćmienie będzie widoczne właśnie w południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego i południowej części Ameryki Południowej. W Polsce niestety nie zobaczymy tego zjawiska, bo faza maksymalna nastąpi o godzinie 20:41 i będzie widoczna w południowej części cieśniny Drake'a między Ameryką Południową i Antarktydą. I moi kochani, jeśli chodzi o zaćmienie, ono w astrologii symbolizuje ego. To jest taka oczywistość, witalność, wola działania, pewien jasno określony porządek rzeczy. W chwili zaćmienia jego walory, cechy zostają mocno osłabione, tak jakby zasłonięte. Wtedy górę biorą instynktowne, emocjonalne, chaotyczne energie lunarne. Takie pobudzenie zazwyczaj dominuje przez kilka dni, zwłaszcza w okresie poprzedzającym zjawisko. Starożytni ludzie przypisywali zaćmieniom fatalistyczny charakter. Takie astrologiczne obserwacje potwierdzają potężny wpływ tego zjawiska. No i wiadomo, że sposób, skutki i czas jego oddziaływania na daną osobę zależą jednak od interakcji z indywidualnym układem horoskopowym. Ostatecznym celem jest właśnie przyspieszona zmiana. Jeśli tej zmianie się opieramy, nastąpi zniszczenie, a jeśli nie, duża transformacja. W tym ostatnim przypadku pojawi się zastrzyk energii, całkowita odmiana dotychczasowego biegu życia oraz otwarcie nowego rozdziału. Na znaczącą zmianę, a nawet otwarcie nowego rozdziału w życiu mogą teraz liczyć urodzeni 28-30 kwietnia i 1-6 maja. W Waszych horoskopach zaćmienie będzie aktywne przez cały rok. To jest tak zwany solariusz. Poza tym zjawiska z nim związane odegrają istotną rolę w życiu właścicieli horoskopów z obsadą wodnika, lwa, skorpiona i ryb. Między innymi urodzeni 2 sierpnia i 2 listopada oraz 30 stycznia. Nów przypada w byku, kochani, natomiast w pobliżu Słońca, Księżyca znajdzie się Uran. Oba stopnie Nowiu oraz Urana mają charakter połączenia Wenus z Plutonem, co wskazuje na intensywność, uwikłanie i fatalizm. Dodatkowo Wenus w rybach będzie w koniunkcji z Jowiszem. W rybach przebywają również Mars i Neptun. Także tutaj, kochani, przede wszystkim wszystko zacznie się transformować i niektórzy z Was będą całkowicie otwierać nowe rozdziały swojego życia. Tu mogą być jakieś zakończenia, transformacje i całkowicie nowe rozdziały w Waszym życiu. Przede wszystkim, kochani, oczyszczajcie ciało, posprzątajcie dom, jedzcie skromnie z dużą ilością wody, mniej kawy, odstawcie alkohol, zróbcie sobie rachunek sumienia, uprzytomnijcie sobie niejasne sprawy z przeszłości, przemyślcie je i w miarę możliwości spłaćcie wcześniej długi. Zapalcie świece, kadzidełka, włączcie muzykę, najlepiej mantry ochronne i miejcie kontakt z przyrodą. Przede wszystkim spróbujcie zachować uważność. Nie dajcie się zalać przez napływające fale impulsów, bodźców czy informacji, emocji, ale stąpajcie mocno po ziemi. To będzie bardzo ważne w najbliższym czasie. I teraz, moi kochani, sprawdzimy dla każdego znaku zodiaku, co przyniesie to zaćmienie i jakich energii możecie się spodziewać w najbliższym czasie, tak? Zaczniemy oczywiście od baranów i sprawdźmy, jaka transformacja idzie do Waszego życia, moje drogie barany. Czwórka buław. Relacje partnerskie, relacje rodzinne, uczucia będą na pierwszym miejscu. Wyostrzona intuicja. Słuchajcie swojej intuicji, bo ona będzie Was prowadziła jak taki drogowskaz. Jeżeli macie plany założyć firmę, własną działalność, jak najbardziej ruszcie do przodu. Spłaćcie wcześniej właśnie kredyty. Postarajcie się w tym czasie naprawdę wyostrzyć swoją intuicję, bo ona Wam podpowie teraz, co warto robić, a czego nie. Z czym warto zaryzykować, a co też może lepiej po prostu odpuścić. Tutaj relacje partnerskie, relacje uczuciowe, relacje biznesowe. Macie taki układ planet bardzo sprzyjający. Możecie liczyć na ludzi z zewnątrz, możecie liczyć na pozytywny obrót spraw. Jeżeli, kochani, były problemy finansowe, to wszystko zaczyna iść dobrą drogą. To wszystko w ogóle zaczyna się wyrównywać. Macie też wsparcie ludzi, natomiast myślę, że Wy bardziej na własną rękę będziecie działać w najbliższym czasie i będziecie tutaj ustalać priorytety i wartości, które są dla Was najistotniejsze. Także, kochani, pamiętajcie, żeby słuchać głosu intuicji, bo to są takie podszepty aniołów, które nam wskazują właściwe ścieżki, którymi powinniśmy podążać.
Stawiajcie na relacje partnerskie, uczuciowe, na to, co trwałe i stabilne. Jeżeli jesteście w jakimś toksycznym związku, tutaj będą zakończenia. Bo co jest takie niestabilne albo też fałszywe, to nie ma szansy na przetrwanie. Tylko prawda, tylko szczerość i tylko takie naprawdę bratnie dusze, takie relacje, które są z przeznaczenia. Nic, co jest fałszywego, nie ma szansy na przetrwanie. Także tutaj zwróćcie na to uwagę i też nie pozwólcie sobie, żeby ktoś dyrygował waszym życiem. Teraz wy, kochani, rządzicie. To jest wasz czas. Zobaczmy, co u byków w najbliższym czasie. Sprawy mocno finansowe, kariera zawodowa, wszystko ruszy do przodu, kochani. Macie wszelkie atuty, wszelkie możliwości, żeby zmienić swoje życie. To jest wasze 5 minut. Tu jest satysfakcja, zadowolenie. Jeżeli podejmiecie jakieś decyzje odnośnie zmiany pracy, wyjazdu za granicę, podjęcia nowych właśnie ścieżek kariery zawodowej, tu jest rozwój, tu jest sława. Tu jest uznanie, tu jest docenienie, możecie liczyć na wsparcie innych. Widzę awans, podwyżkę, premię, ogólnie zadowolenie z siebie. Wielka satysfakcja, wielkie zadowolenie. U was bardzo finansowo mi się pokazuje ten czas. Także kochani, przed zaćmieniem pospłacajcie wszelkie długi, które macie. Postarajcie się być na czysto w tym czasie, bo po zaćmieniu zaczynają do was napływać finanse. Możecie liczyć właśnie na awans, możecie liczyć na zmianę pracy, na lepiej zarobkową. Jeżeli prowadzicie własną firmę, również będą do was uderzać klienci. Tutaj możecie, kochani, też w coś zainwestować. Możecie grać w gry liczbowe, w totolotka. Również macie szansę na wygraną. Los wam sprzyja, fortuna również. Także jeżeli tutaj czegokolwiek się nie będziecie chcieli podjąć, ja mam wrażenie, że los wam to wszystko gdzieś tam już wcześniej przygotował i to zaćmienie przynosi nam niespodzianki w postaci prezentów, które były nam wcześniej przeznaczone. Afirmujcie, wizualizujcie, myślcie o tym, co chcecie przyciągnąć do swojego życia, bo właśnie to w tym okresie przyciągniecie bardzo intensywnie i warto się na tym, kochani, skupić. Ja was zapraszam na rytuały oczyszczające i przyciągające finanse, bo to będzie bardzo ważne w najbliższym czasie. Bliźnięta. No i tu są takie zmiany, kochani, że wow! Zmiany z przeznaczenia. Tutaj idzie do was miłość, taka ognista, pełna namiętności, zakochanie, zauroczenie, coś przeznaczeniowego. Również fortuna wam sprzyja. Możecie zagrać w totolotka, możecie puścić drapki. Macie zmiany przeznaczeniowe, które były wam odgórnie pisane. Także dla was, bliźnięta, widzę dużą zmianę, dużą transformację, zadowolenie z siebie, zadowolenie z życia. Pójście do przodu. Pójście do przodu, zadbanie o siebie, zadbajcie o swój wizerunek, wybierzcie się do kosmetyczki, do fryzjera, bo teraz będziecie, kochani, na piedestale, teraz będziecie roztaczać wokół siebie taką energię miłości, energię romansu. Tutaj możecie wchodzić w jakieś romanse, tak? Sprzyjającym znakiem dla was będzie lew w tym czasie. Także tutaj macie bardzo fajne energie i koniunkcje planet sprawią, że wszystko przyspieszy. To koło zaczyna się kręcić i wszystko przyspiesza do przodu. Wy jesteście na wozie. To jest taki czas dla was, tylko i wyłącznie dla was, w którym możecie się skupić na sobie, na transformacji emocjonalnej, zawodowej. Jeżeli zmieniacie pracę, to traficie na taką, która jest wam odgórnie pisana, bo los wam w tym czasie przynosi niespodzianki. Ja was, kochani, zapraszam na rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość. Warto do czasu zaćmienia tutaj, kochani, wszystko wykonać i być energetycznie przygotowanym. Raki. Raki. Co dla was? No i pięknie, pięknie. Śmierć, rycerz była w dziewiątka mieczy. Transformacja totalna, zmiana życia, zmiana kierunku myślenia. Kochani, koniec negatywnego myślenia, ruszacie do przodu ze swoim życiem. Tutaj w uczuciach ogromne zmiany, zamykanie starego etapu życia i pójście w nowy. Jakieś zaręczyny, oświadczyny, jakaś w ogóle chęć założenia rodziny, ale właśnie z nową osobą. Tu pojawi się ktoś, kto jest wam przeznaczony. Relacja właśnie mocno przeznaczeniowa. Teraz przy tym zaćmieniu słońca otrzymujecie od losu nagrodę w postaci właśnie tego, co było wam pisane, co jest wam przeznaczone. Po tych wszystkich trudach, gdzie po prostu popadaliście w depresję, w takie stany niepewności, stany lękowe, kochani, otrzymujecie nagrodę. Los wam wynagrodzi wszystkie krzywdy, które do tej pory was spotkały.
Karta śmierci to transformacja totalna, przede wszystkim emocjonalna, zmiana myślenia, zmiana kierunku zawodowego, zmiana totalnie życia. Możecie nawet chcieć gdzieś wyjechać za granicę na stałe, tak? Możecie nawet tutaj całkowicie rzucić pracę, zmienić na inną. Zamykanie relacji, rozwody i wejście w nowe związki, ale to jest od razu wejście w nowe związki. Wy jesteście takim bardzo rodzinnym, uczuciowym znakiem. I dla Was najważniejsza jest właśnie rodzina, osoby, które Was wspierają, które są tak wrażliwe jak Wy. Tu macie totalną zmianę, kochani. Poddajcie się tym zmianom, bo one przyniosą coś lepszego. Ja Was serdecznie zapraszam na rytuały, kochani, oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Warto się właśnie przed tym zaćmieniem tutaj energetycznie naładować. Lwy. Lwy. A moje drogie lwy, tutaj tak, wy jesteście w jakiejś klatce mentalnej, może tkwicie w jakichś trójkątach miłosnych, układach trójkątnych, tu jest jakieś oszustwo, ale gdzieś tam zachowajcie spokój w tym wszystkim, tak? Przede wszystkim karty ostrzegają, nie wchodzić w relacje trójkątne, nie oszukiwać, bo to wszystko wyjdzie na jaw. To zaćmienie przynosi Wam w ogóle... tak jakby totalną transformację w życiu, ale jeżeli coś jest zbudowane na niesolidnych fundamentach, jeżeli ktoś oszukuje, jeżeli ktoś próbuje właśnie bawić się czyimiś uczuciami, tutaj karma wraca, bo to jest taki czas, że ta karma momentalnie wraca, tak? To, co jest nam przeznaczone, przychodzi, jeżeli do tej pory ktoś był nieuczciwy, wszystko do niego wróci. To zaćmienie przynosi totalną zmianę, transformację. Wyjdźcie z tej klatki mentalnej, starajcie się po prostu żyć w zgodzie z innymi, szczerze, uczciwie, nie naginajcie tutaj niczego i przede wszystkim starajcie się zachować dobre relacje z ludźmi, bo to Wam będzie wynagrodzone. Zapraszam Was, kochani, na rytuały jeszcze przed zaćmieniem. Warto się energetycznie naładować w tym czasie. Panny. Panny, a u Was tak, jakaś przeprowadzka, wyjazd, zmiana, zmiana mieszkania, zmiana miejsca zamieszkania, być może nawet kontynentu, tu są ogromne zmiany, macie miłość wokół siebie, macie taki spokój, nie zamykajcie się w mentalnej klatce. Ja wiem, że ten czas około zaćmienia będzie bardzo trudnym czasem, będą transformacje, będzie przewartościowanie, natomiast Wy się skupcie na tym, co dla Was pozytywne, na tym, co chcecie przyciągnąć, bo właśnie w tym czasie dostaniemy od losu w postaci niespodzianki to, co było nam pisane. Teraz, kochani, jest bardzo dobra koniunkcja planet na niebie, co sprzyja związkom, miłościom, przeprowadzkom, totalnym zmianom w życiu. Wy możecie w ogóle gdzieś całkowicie w świat wyjechać i nie będziecie się tego bać, bo dla Was to jest coś nowego. To jest w ogóle totalna zmiana, totalna transformacja. Myślcie o sobie, bo jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Ja tu widzę ogromne zmiany, widzę taki spokój ducha. Kochani, dużo medytujcie. Słuchajcie muzyki relaksacyjnej, ja Was zapraszam na rytuały oczyszczające. Warto przed tym zaćmieniem się oczyścić, energetycznie doładować, bo to Wam przyniesie później spokój ducha i takie trzeźwe myślenie, tak? Jasność umysłu. Wagi. Moje drogie wagi, Wy jesteście bardzo przeciążone, albo zdrowotnie Wam coś doskwiera, czujecie jakiś żal, samotność, zaglądacie do przeszłości. Tu jest ogólnie przeciążenie, zmęczenie, kochani. Będą jakieś wybory też. I teraz tak, kochani, skupcie się na tym, co jest dla Was ważne. Nie skupiajcie się na negatywach. Ja Was zapraszam na rytuały, seanse oczyszczające, odblokowujące. Warto przed tym zaćmieniem doładować się energetycznie, bo ja tu widzę, że Wy macie jakiś problem, który Was męczy od środka. To może być problem zdrowotny. Gdzieś tam od dłuższego czasu Wam coś doskwiera. Tu też widzę przeciążenie pracą, ogólne zmęczenie, tak? Odpowiedzialność za rodzinę, za finanse. Będą wybory, być może też partnerów życiowych. Trzeba będzie wszystko przewartościować, przeanalizować, czego tak naprawdę chcecie, co jest dla Was ważne i ruszcie w tym kierunku. Tutaj najważniejsze będzie, żeby przede wszystkim pomyśleć o sobie. O sobie, bo Wy zawsze wagi myślicie o innych. Chcecie innym pomagać, pomyślcie teraz o sobie. Skupcie się na sobie, to jest Wasz czas, a zaćmienie Wam pokaże, że w życiu trzeba pewne sprawy przewartościować. Nie wolno się zamykać w przeszłości, nie wolno żyć przeszłością, trzeba iść do przodu, bo los dla Was szykuje niespodzianki. Zapraszam do czytań prywatnych, kochani, na rytuały. Skorpiony. Moje drogie skorpiony,
Tutaj jakieś zranienie serca, przeciążenie. Jakaś relacja się kończy, kończy się zranione serce. Przychodzi do Was spełnienie, przychodzi gwiazda, spełnienie jakiegoś wielkiego marzenia. Los Wam szykuje niespodziankę, moje drogie skorpiony. Wy się wystarczy na to, otwórzcie. Przede wszystkim, jeżeli coś Was męczy, jeżeli uwiera Was praca, jakaś relacja, zakończcie to. Zakończcie, bez żadnego bólu, bez myślenia o tym, jak będzie później. Zakończcie. To jest czas na rozstrzygnięcia, to jest czas na zakończenia tego, co nam nie służy, co nas boli, co nam uwiera. Nie warto w tym tkwić. Jeżeli jest relacja toksyczna, relacja, w której czujecie się nieszczęśliwi, niespełnieni, zamknijcie to. Tutaj jakiś wodnik może Wam też pomóc, możecie mieć do czynienia z wodnikiem i będziecie mogli z tą osobą spełnić swoje marzenia, czy to uczuciowe, czy to w pracy, ale będziecie mogli iść do przodu i razem coś zdziałać. Zapraszam Was, kochani, na rytuały, bo warto się doładować energetycznie jeszcze przed tym zaćmieniem. Strzelce. No, u wszystkich duże zmiany. Strzelce, u Was to jest w ogóle transformacja. Jeżeli macie lwa albo rybę, raka, skorpiona, ktoś do Was przychodzi z uczuciem, tu jest stała relacja, stabilizacja, spełnienie uczuciowe, totalna transformacja, przewartościowanie. To jest osoba, z którą będziecie dzielić życie, która jest Wam pisana przeznaczeniowo. Dużo miłości, dużo uczuć, dużo wsparcia, drogie strzelce. Tutaj przede wszystkim też w pracy zmiana, możliwość awansu, podwyżki, jakaś premia, uznanie, dobra atmosfera w pracy, kochani. Myślę, że macie szansę tutaj rozwinąć skrzydła w najbliższym czasie. Myślę, że macie szansę iść do przodu, jeżeli myślicie o zmianie miejsca zamieszkania, o zmianie tutaj w ogóle jakiegokolwiek kierunku w życiu, zróbcie to. To jest dobry czas, tak? Po tym zaćmieniu energie bardzo szybko ruszą. Trzeba się będzie dostosować, trzeba będzie po prostu podejmować decyzje. Dużo przeznaczeniowych rzeczy do Waszego życia przychodzi. Wy się na nie otwórzcie. Wizualizujcie, afirmujcie, myślcie pozytywnie, bo to, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. Ja Was zapraszam, kochani, na rytuały. Warto się doładować energetycznie jeszcze przed tym zaćmieniem. Koziorożce. Moje drogie koziorożce, jeżeli czekaliście na jakąś ofertę uczuciową, ofertę pracy, to przychodzi i to jest nowa szansa, taka szansa przeznaczeniowa. Tutaj mamy króla kielichów, może jakaś ryba, rak, skorpion, ktoś się w Was podkochuje, tu są jakieś uczucia, które nie miały szansy ujrzeć światła dziennego, nie miały szansy się wcześniej realizować, tak? Tu było przyglądanie się, oczekiwanie, teraz ruszamy, jest as buław, to jest wielka szansa na rozwój, czy to w pracy, czy to w uczuciach, wielka szansa ruszenia do przodu, pomyślcie w końcu o sobie, zacznijcie, kochani, działać, bo wszystkie marzenia mają szansę na realizację. Z Waszym udziałem. Wy po prostu musicie w siebie uwierzyć, musicie ruszyć do przodu, bo teraz jest ten czas. To jest dobry moment na spełnienie swoich marzeń. Mamy piękny układ planet na niebie. To wszystko sprzyja takim bardzo dużym ruchom w życiu. Ogromne wydarzenia z przeznaczenia. Dostaniecie niespodziankę od losu w postaci miłości, ciepłego partnerstwa, ale też w karierze zawodowej ruszcie do przodu. Awans, podwyżka, premia. Uznanie, to wszystko na Was czeka, tak? Jeżeli jesteście artystami, zostaniecie docenieni, tu jest sława. Może działacie na TikToku, może na YouTubie, macie szansę się zrealizować. Piękne energie, piękne karty, ruszajcie do działania, kochani. Ja Was zapraszam na rytuały, warto przed tym zaćmieniem się doładować energetycznie. Wodnik. Moje drogie wodniki, macie podobne tutaj karty, jeśli chodzi o transformację. No wszystkie znaki mają ogromną transformację w tym czasie. Dużo miłości, dużo ciepła, dużo wsparcia, kariera zawodowa ruszy z miejsca. Tu jest taka transformacja przeznaczeniowa, której się możecie nie spodziewać. To wszystko spadnie na Was jak grom z jasnego nieba. Spodziewajcie się obrotu sytuacji. Idzie do Was prawdziwe partnerstwo, szczera relacja, uczucia na najwyższym poziomie. Tu jest dużo miłości, tu jest partnerstwo, tu jest ciepło, tu jest docenienie. W pracy również możecie się, kochani, spodziewać awansu, podwyżki. Jeżeli jesteście artystami, będziecie działać, będziecie na piedestale, czy TikTok, czy YouTube, czy po prostu branża jakakolwiek artystyczna. Wy jesteście, kochani, teraz na pierwszym planie. Wy zaczynacie działać, Wam los sprzyja. Tu są tak przeznaczeniowo piękne karty, że nic tylko się temu poddać. Uwierzcie w to, że będzie dobrze, bo los Wam sprzyja i wszystko, co najlepsze, przyjdzie do Was w najbliższym czasie. Tu jest takie partnerstwo ciepłe, rodzinne. Możecie myśleć o założeniu rodziny, o,
o powiększeniu rodziny, tak? O dziecku, o ciąży. Bardzo piękne energie, które będą Wam sprzyjały w tym czasie. Ja Was zapraszam do mnie na rytuały. Warto się naładować pozytywną energią jeszcze przed tym zaćmieniem. I na koniec rybki zostały. Ryby, to jest Wasz rok. Zobaczmy, co u Was w tym czasie. To jest rok ryb. No i znowu transformacja, kochani. Wy teraz trzeźwo myślicie, zobaczcie, idziecie. Idziecie po sławę, idziecie po finanse. Tu będzie Wam wszystko wynagrodzone. Nowa praca, nowa relacja, stabilizacja przede wszystkim. Wy patrzycie trzeźwo, już nie bujacie w obłokach jak typowe ryby. Wy patrzycie trzeźwo na świat, na życie. Tu jest transformacja emocjonalna. Transformacja swojego życia, przewartościowanie całkowite. Idą pieniążki. Wy będziecie teraz zwiedzać świat. Wy będziecie teraz podróżnikami. Będziecie poznawać nowe kultury, ludzi, kontynenty. Ludzie będą do Was lgnąć jak nigdy dotąd. Każdy będzie chciał porady od ryb. Każdy będzie chciał wsparcia. Ryby, Wy możecie być mentorami. Możecie być nauczycielami. Możecie zakładać kanały z tarotem. Możecie tutaj uzdrawiać. Wy macie wszystkie tutaj atuty, żeby to robić. Wy macie, ryby, naprawdę swój czas, to jest piękny rok dla Was, idą tutaj finanse, idzie stabilizacja i spełnienie. Miłość z przeznaczenia, tu jest odrodzenie jakiejś relacji. W karcie śmierci mamy odrodzenie relacji, transformacja. Jeżeli na kogoś czekałyście, drogie ryby, i ta osoba była w innym związku, musiała coś zamknąć, przychodzi do Was z ofertą stabilizacji. Dom, rodzina, pięknie. Możecie zostać psychoterapeutami, możecie działać właśnie duchowo, uzdrawiać, tak? Możecie być naprawdę nauczycielami, mentorami, psychoterapeutami. Wy macie, ryby, teraz taki czas, że powinniście wręcz, namawiam do tego, żeby współpracować z ludźmi, doradzać, tak? Służyć dobrą radą, ale jesteście osobami, które mają w sobie tą wiedzę duchową i będziecie wsparciem dla innych. Wykorzystajcie to, kochani. Nie martwcie się, nie bójcie się. Jeżeli macie taki dar, trzeba z tym ruszyć do świata. Nie zamykać się w sobie, tak? Bo to Wam da motywację do życia, jeżeli będziecie mogli innym pomagać. Ja też jestem rybą i ja z przyjemnością pomagam innym. Ja po prostu uwielbiam, kochani, Was wspierać, Wam pomagać. Kocham, jak do mnie piszecie. Cieszę się, że mogę Wam pomóc w wielu sprawach, w wielu dziedzinach. I naprawdę, kochani, tutaj warto się uzdrawiać, warto uzdrawiać też innych, ale pomyślcie również o sobie, tak? W tych kartach mocno widzę taką transformację, gdzie Wy, ryby, w końcu zrozumiecie, jakie jest Wasze przeznaczenie na tym świecie i będziecie w tym kierunku podążać. Powiedziałam słowo przeznaczenie w 22 minucie i 22 sekundzie. Kochani, to jest niesamowite, to jest przeznaczeniowe. Same dwójki, transformacja, rybki, jesteście cudowne. Wspieram Was mocno, zapraszam na rytuały, warto się oczyścić jeszcze energetycznie przed tym zaćmieniem, także czekam na Wasze maile, zrobimy rytuały oczyszczające, zdejmujące blokady i energetyzujemy Was pozytywną energią na najbliższy czas. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego.